Dobra, słuchajcie, jest pogoda, plan na dziś. Most na Tarze. Wielki most Durdewicia. Może uda nam się tam dojechać. Jeżeli tak, to sprzedam wam tip, jak tam dojechać, bo do tej pory, gdzie nie sprawdzaliśmy, to były informacje, że jedzie się tam taksówką. To jest trochę bez sensu, doszliśmy do wniosku. Więc może uda się dojechać inaczej. Wczoraj byliśmy na takim regionalnym jedzeniu. Ja sobie zamówiłem burgera. Jeszcze pytałem kelnera, czy to jest taki, no po prostu klasyczny burger. On tak. I przyniósł mi jakiegoś kotleta z frytkami. Tylko i wyłącznie. No i surówkę dostałem, ale to chyba do Justynki ze stawu była i zjadłem to. Jest dziwna obsługa była, dziwne miejsce. A obok jacyś Ukraińcy byli i chcieli zamówić herbatę i mówią do niego, że herbata. No, beer. Czyli, że nie. O kurde, zobaczcie, jaka zajebista łada. Niestety pozostawiona. No, i on do tych Ukraińców mówi, no, beer. I oni tacy, wiecie, zdziwieni, że herbaty nie można zamówić, tylko że piwo trzeba. Jakiś absurd. I ten chłopak w końcu prosił tego kelnera jakąś przynajmniej gorącą wodę. Dobra, Justynka gdzieś to znalazła na jakimś blogu, że polecane, bardzo dobre jedzenie. Dziwne było jedzenie, nie było złe, ale było dziwne. Dobra. Tak, to ten most ekipa Harrisona Forda zniszczyła w komandosach z Navarone, a raczej jego makietę. Budowę mostu zaczęto w 1937, a zakończono w 1940 roku. Rok po jego wybudowaniu partyzanci, chcąc odciąć drogę do Pliewli oddziałom włoskim, próbowali wysadzić go w powietrze. Podłożone przez inżyniera Lazara Jakowicza ładunki wybuchowe uszkodziły zaledwie tylko jeden łuk mostu. Wkrótce potem Jałkowicz został złapany i stracony na moście. Co ciekawe, Jałkowicz był potomkiem Joksima Jałkowicza, którego w połowie XIX wieku w tym samym miejscu zamordowali Turcy. Wpadliśmy na pomysł, aby się przejechać taką kolejeczką nad tym kanionem. We dwójkę. 20 euro od osoby, ale damy radę. Do miejsca zjazdu wiozą ludzi takie fajne pick-upy. Ich kierowcy to totalne pojeby. Jest szybko, ale i bardzo fajnie. Aha, pamiętajcie, że nie każdy zipline na moście ma w swojej ofercie coś takiego. Zobaczcie, to wygląda tak. Stąd się jedzie, aż na drugą stronę. Powinno być fajnie. No i słuchajcie, było całkiem spoko. Mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że udało mi się coś z tego nagrać. Ale fajne przeżycie, bo tutaj są, słuchajcie, te zipliny 2.
To był ten taki chyba w teorii lepszy, dłuższy, taki fajniejszy, bo wiozą człowieka tam na miejsce takim jeepem i tak dalej. No i się dłużej jedzie i tak chyba jest wyżej i fajniej od mostu trochę dalej. Bo ten drugi zipline jest tak bardzo blisko mostu, tak praktycznie przy moście i tak jakby delikatnie pod mostem, czyli jest niżej niż most. Tak więc tam myślę, że widoki są trochę gorsze. Tak więc jak coś, to polecam wam ten drugi, taki żółty, o żółty, bo ten pierwszy jest czerwony, zipline red, a tu jest taki żółty. Nie wiem, czy one są jakieś ze sobą połączone, czy nie. Natomiast jeden, ten czerwony, ten taki trochę chyba gorszy, kosztuje 10 euro, a ten właśnie tutaj od osoby kosztuje 20, ale no, moim zdaniem warto. Fajne przeżycie. Wow. Dobre to było. Idę się, przejdę na drugą stronę, tak pod most, może gdzieś tutaj uda mi się stiflera odpalić. Bo tam na górze raczej bałem się, bo strasznie wieje wiatr. Poza tym na tym takim wąskim moście odpalać drona to chyba lekka głupota. Natomiast nie wiem, jak to będzie z lataniem też po bokach, bo są te liny, którymi ludzie zjeżdżają. No ale dobra, nie o tym chciałem wam powiedzieć. Tutaj jak się idzie, to traficie na takich kolesi, którzy namawiają na te liny właśnie zjeżdżanie, na zjeżdżanie kajakami i tak dalej. I oni, to taki jeden jest zwłaszcza gość, na którego ja jakoś nie wiem, niesamowicie co chwila trafiam. I on mi się, słuchajcie, kojarzy z akcentem, z takim wyglądem. On jest taki lekko creepy. Kojarzy mi się z takim horrorem Hostel, który dział się chyba na Słowacji. I tam byli też tacy kolesie z takim specyficznym angielskim akcentem, mający żółte zęby, wiecie, i wyglądający tak przerażająco. I tak wiecie, tak zagadujący, hello mister, do you need something? Coś w tym stylu, nie? Tylko z takim nieprawdopodobnym akcentem. Dobra, idę dalej. Zajebiście ci ludzie krzyczą. Ja tak chyba nie krzyczałem. Kurde, teraz już nie pamiętam, zobaczę dopiero na wideo. Tam pod koniec trochę. Tak specjalnie, dobra, żeby nie było, że ze strachu. Ale naprawdę fajnie, luzacko się jedzie. Ludzie tam smartfonami zdjęcia robią, tak więc jakiejś wielkiej adrenaliny nie ma, ale przeżycie fajne. Aha, jeszcze jedno. Ten imponujący most zawieszony jest przeszło 170 metrów nad rzeką Tarą, a jego długość przekracza 360 metrów. Główny łuk ma rozpiętość 116 metrów. Swego czasu był to największy tego typu obiekt w całej Europie. Dobra, wracam. Zaczyna znowu kropić deszcz lekki. A jako, że nie mam doświadczenia jeszcze aż tak dużego w lataniu dronem, tak więc trochę się boję latać nawet jak delikatnie kropi. Plus pierwszy raz miałem taki moment straszny, gdzie miałem wrażenie, że nie wiem, gdzie jest dron. Całe szczęście, że odpaliłem mapę i tam jest to pokazane mniej więcej, w którym kierunku jest skierowany i w którym kierunku będzie leciał. Ale w ogóle go nie widziałem, on jest tak mały, że jak odleci się nim daleko, to ani go nie słychać, ani go nie widać. I wtedy jest naprawdę taka lekka panika. A są drzewa dookoła. Tak więc ciężko go wezwać, żeby sam przeleciał, bo może po prostu się wpieprzyć w jakieś drzewa. Ale udało się. Kurde, jak tu jest stromo. Masakra. Z 10 kilo spalę podczas tego wyjazdu. Przydałoby się. Wróciliśmy do Żabliaku. Żabliaka. Jakoś tak. A autostopem. Bo autobusem ciężko było stamtąd wrócić. Taksówek nie było. A oto pani ta złapała nam luksusowego stopa. Ogólnie tutaj chyba jeżdżenie stopem jest niezbyt popularne. W międzyczasie na jakimś blogu znalazłem informację, że po prostu ludzie się nie zatrzymują. Okej, no nie mamy im za złe tego. Tak więc było ciężko. Ale jeden z panów, który przejeżdżał, rozpoznał nas chyba, bo jest właśnie też z tego miasteczka. No i się zatrzymał, bardzo miło się jechało. Rozmawiało się o Polsce, o krajobrazach, o Czarnogórze. Było bardzo fajnie. Nie jest nam dane, słuchajcie, wejście tutaj w góry Czarnogóry. Autentycznie. Odpoczęliśmy dosłownie jakieś 20 minut w domu i myślimy, dostaniemy się na ten szczyt Savin Cook.
ale tak troszeczkę łatwiej, bo już jest dość późno. Wpadliśmy na pomysł, że po prostu dostaniemy się do miejsca, z którego normalnie można wyciągiem na ten szczyt sobie wjechać. Podobno kosztuje to 8 euro w obie strony. No do niego trzeba dojść przez lasy, też przez różne wzniesienia, no ale to są 4 km. Nie tak jak wczoraj, gdy chcieliśmy po prostu pójść pełnym szlakiem. No ale dopadł nas deszcz. Znaczy deszcz, ulewa totalna. No i po prostu nam to pokrzyżowało plany i musieliśmy zrezygnować. No i słuchajcie, dziś przeszliśmy mały kawałeczek i postanowiliśmy sprawdzić, gdzie to dokładnie tak jest w 100%. No i zauważyliśmy godzinę otwarcia. Nie wiem czemu, ale w sezonie ten wyciąg jest otwarty do, uwaga, 15.30. Do 15.30. A myślałem, że na pewno do jakiejś 19.20 będzie można wjeżdżać i zjeżdżać. Ale niestety. Tak więc wracamy. Dodatkowo tam z tyłu nadchodzi jakaś straszna burza, czarne chmury. W ogóle już tego szczytu, tej góry nie widać. Tak więc pewnie za chwilę będzie lać. Tak więc co? No plan jest taki, że wrócimy kawałeczek i spróbujemy pójść trzeci raz już nad Czarne Jezioro. No ale góry nam nie dopisały w Czarnogórze. Oby to morze, Kotor i Tiwat i reszta dopisały. Ale most był dzisiaj fajny. A czy ja wam mówiłem już, że ten Żabliak jest najwyżej położonym miastem w tej części Europy? A być może nawet jednym z najwyżej położonych w całej Europie. A? Fajnie przyjechać do takiego miejsca. Pomimo, że jest tak bardzo turystyczne, to bardzo wam je polecam. Tylko bądźcie przygotowani na bardzo zmienną pogodę.